Otóż w dniu dzisiejszym zapadły 4 postanowienia dotyczące rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego, tak jak tutaj już zostało powiedziane, pomiędzy prezydentem miasta stołecznego Warszawy a komisją tak zwaną reprywatyzacyjną. To były orzeczenia, które zapadły pod sygnaturą 1OW 178/17 dotyczące ulicy Twardej 8, 1OW 179/17 dotyczące Twardej 10, 1OW 191/17 dotyczące Chmielnej 70, tam były dwie działki, więc także 1OW 192/17 dotyczącej także nieruchomości przy ulicy Chmielnej 70 w Warszawie. We wszystkich tych sprawach Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem oddalił wniosek. Jeżeli chodzi o krótkie przedstawienie motywów, jakimi kierował się Naczelny Sąd Administracyjny. Otóż Naczelny Sąd Administracyjny we wszystkich tych sprawach po pierwsze stwierdził, że komisja reprywatyzacyjna, tak zwana, jest organem administracji rządowej. Stwierdził w związku z tym, że rozstrzyga sprawę, tak jak zostało to sformułowane we wniosku, sporu kompetencyjnego. We wszystkich tych sprawach zostało jednocześnie wszczęte postępowanie wznowieniowe i jednocześnie doszło do rozpatrzenia, do uruchomienia postępowania przed Komisją do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w przedmiotowej sprawie przyczyną oddalenia wniosku był fakt, że nie doszło do sporu kompetencyjnego. Po to bowiem, żeby mogło dojść do sporu kompetencyjnego, musi być sprawa dotycząca tej samej sprawy administracyjnej, zarówno w znaczeniu materialnym, jak i w znaczeniu procesowym. Tymczasem sytuacja wskazywana we wniosku dotyczyła dwóch różnych postępowań prowadzonych w ramach odrębnych kompetencji przypisanych przez ustawodawcę dwóm różnym organom, czyli nie dotyczyła tej samej sprawy w znaczeniu procesowym, lecz dwóch tego rodzaju spraw. W związku z tym nie było podstaw do kwalifikowania tej sytuacji jako sporu kompetencyjnego w rozumieniu artykułu 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a tego typu sporami, rozstrzyganiem sporów zajmuje się Naczelny Sąd Administracyjny. Tyle jeżeli chodzi o motywy rozstrzygnięć. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to proszę bardzo. Tak jest, proszę bardzo. Panie sędzio, panu 24. Czy to rozstrzygnięcie oznacza, że w takim razie w dalszym ciągu nie można odpowiedzieć na fundamentalne pytanie, jakie stoi za wnioskiem pani prezydent, kto powinien zajmować się rozstrzyganiem kwestii dotyczących reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie, zwłaszcza, że wnioski dotyczyły wybranych nieruchomości, a komisja weryfikacyjna zajmuje się kolejnymi, a więc zasadność pytania o to, kto ma zajmować się tymi sprawami, dalej pozostaje aktualna i będzie pewnie przez dłuższy czas przedmiotem sporu między tymi dwoma instytucjami. W niniejszym postanowieniu sąd stwierdził, że nie zachodzi spór kompetencyjny, ponieważ istnieją dwa postępowania, które dotyczą spraw procesowych w różnym znaczeniu. Są to kompetencje dwóch różnych organów. I tylko w tym zakresie Naczelny Sąd Administracyjny mógł się sprawą zajmować. Pani Prezydent, przepraszam, że dopytuję o to, ale jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia nieruchomości, konkretnej nieruchomości, która jest przedmiotem szeroko rozumianego postępowania, to jest jakieś działanie, które podejmują władze samorządowe, czyli ratusz, no i ciąg dalszy historii, która jest analizowana przez Komisję Weryfikacyjną. Tak po ludzku na to patrząc, dotyczy to tej samej nieruchomości, a więc kto ma w związku z tym ostatecznie rozstrzygnąć, czy dana nieruchomość w Warszawie powinna być reprywatyzowana, czy też powinny być te skutki reprywatyzacji w jakikolwiek sposób anulowane, skoro nie ma tutaj sporu kompetencyjnego, a dwie różne instytucje się zajmują konkretną nieruchomością.
Sprawa dotyczy konkretnych nieruchomości, ale dotyczy, jeszcze raz podkreślam, różnych spraw procesowych. Jest wiele sytuacji, kiedy przepisy przewidują, że w odniesieniu do tej samej nieruchomości mogą się toczyć różne postępowania. Mogą się toczyć postępowania na przykład wznowieniowe, mogą się toczyć postępowania nieważnościowe, mogą się toczyć jednocześnie różne sprawy administracyjne. Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje sytuację, kiedy następuje zbieg nadzwyczajnych postępowań administracyjnych i to w orzecznictwie już zostało utrwalone, że w przypadku, gdy mamy do czynienia ze sprawą dalej idącą, czyli sprawą nieważnościową, najpierw jest rozpatrywana sprawa nieważnościowa, a następnie sprawa wznowieniowa jest zawieszana, a następnie w zależności od wyniku podejmowana jest sprawa wznowieniowa. Naczelny Sąd Administracyjny nie udziela porad prawnych, ale Naczelny Sąd Administracyjny może odesłać w tej mierze do postanowień ustawy. I otóż ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych przewiduje, o czym mowa jest zresztą w tym postanowieniu, przewiduje sytuację, która następuje, jeżeli jest zbieg dwóch postępowań wobec tej samej nieruchomości, a więc postępowania na przykład przed organem administracyjnym, sądem powszechnym, sądem najwyższym oraz postępowania w sprawie nieruchomości toczącej się przed komisją. Mianowicie na podstawie artykułu 26 ustawy z 9 marca 2017 roku o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych, ja już będę mówić w skrócie, komisja zawiadamia organ lub sąd o wszczęciu postępowania rozpoznawczego i wtedy postępowanie toczące się przed organem lub sądem podlega zawieszeniu. Ale wtedy, jeżeli to dotyczy postępowania tej samej nieruchomości i jeżeli dotyczy postępowania jak na takiej sprawy, która jest jednocześnie w kompetencji obydwu organów. Natomiast czymś innym jest kwestia, co się dzieje po zakończeniu tego postępowania, bo ta ustawa również przewiduje różne sytuacje i w zależności od orzeczenia, jakie wyda komisja reprywatyzacyjna, mogą z tym wiązać się różne konsekwencje, bo komisja reprywatyzacyjna, proszę Państwa, może na podstawie artykułu 29 utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną. Może tak być, jak w tych sytuacjach, które już były przedmiotem sporu, bo w tych sytuacjach już zapadły decyzje, w których uchylono te decyzje, oddalono wnioski i nadano decyzjom rygor natychmiastowej wykonalności. Wówczas po pierwsze stronom przysługują środki prawne, no i sąd nie może się wypowiadać, póki te środki prawne nie zostaną rozpatrzone. To może być wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, to może być skarga do sądu administracyjnego. Takie skargi do sądu administracyjnego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie już wpłynęły na niektóre z tych decyzji. W związku z tym to jest jak gdyby kwestia dalsza i to tam mogą być rozstrzygane kwestie, które pełnomocnicy stron mogą podnosić, różnego typu zarzuty, natomiast te sprawy nie są rozstrzygane w ramach sporów kompetencyjnych. Czy to jest tak, że wniosek ratusza, wniosek pani prezydent był niewłaściwie sformułowany lub przedwcześnie sformułowany? Jak zdaniem sądu, zdaniem rozstrzygających tą sprawę? Zdaniem sądu nie było w tej sprawie sporu kompetencyjnego, który mógł być rozstrzygany jako spór kompetencyjny. Sąd nie wypowiadał się na temat decyzji reprywatyzacyjnych, bo te decyzje mogą być przedmiotem innych środków zaskarżenia. I takie środki zaskarżenia, tak jak powiedziałam, wpłynęły. Wpłynęły między innymi skargi do Sądu Wojewódzkiego dotyczące różnych spraw, w tym decyzji wydanych przez komisję. Jak w takiej sytuacji te dwa organy mają między sobą współpracować? Pani prezydent nie uznaje działania komisji weryfikacyjnej i czy w związku z tym, że nie ma sporu kompetencyjnego, one nie powinny w ramach współpracy instytucji szeroko rozumianej administracji między sobą jednak współpracować i państwo w jakikolwiek sposób tą kwestię roztrząsali, znaczy nie państwo, tylko oczywiście sąd wypowiada się tylko co do legalności orzeczeń.
Jeżeli chodzi o mechanizmy współpracy pomiędzy organami administracji rządowej i samorządowej, one są przewidziane w tej ustawie. Sąd się nie wypowiada, na ile te mechanizmy były wykorzystywane, czy nie były wykorzystywane, bo to nie jest przedmiotem oceny sądu. Proszę bardzo. Mam dwa pytania. Gdyby pani mogła bardzo krótko i tak może ogólnie, prostym językiem powiedzieć, na czym polega różnica między tymi dwoma postępowaniami, które prowadzi stołeczny ratusz i komisja weryfikacyjna, to znaczy dlaczego tutaj nie ma tego sporu kompetencyjnego, o który pewnie Paweł pytał. Na czym polega różnica w tych postępowaniach? I drugie pytanie, czy analogicznych decyzji możemy się także spodziewać w przypadku kolejnych trzech wniosków, które zostały złożone? Kiedy ewentualnie takiej decyzji możemy się spodziewać? Otóż po pierwsze, jeśli chodzi o różnicę między tymi kategoriami spraw, w tym postanowieniu sąd wskazał między innymi, to te postanowienia ukażą się, już się ukazały na stronie internetowej, także będą Państwo się mogli w pełni zapoznać z uzasadnieniem. Tam wskazywano między innymi na inne podstawy na działania, na różnice w zakresie przesłanek proceduralnych. Otóż prezydent miasta stołecznego Warszawy, prowadząc postępowanie wznowieniowe, działał w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego i o przesłanki wznowienia wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego. Dokładnie tam chodziło o przesłanki z artykułu 145 KPA. Natomiast komisja weryfikacyjna działa o zbliżone przesłanki, ale nieco się różniące. Przesłanki, które są podstawami orzekania komisji reprywatyzacyjnej, są, proszę Państwa, w pewnym zakresie, one są określone w artykule 30 ustawy reprywatyzacyjnej, one w pewnym zakresie są podobne, na przykład dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe, ale również odmienne, bo na przykład w punkcie 6 mamy, kiedy wydanie decyzji reprywatyzacyjnej doprowadziło do skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym lub skutków sprzecznych z celem i tak dalej. A więc ustawodawca te przesłanki sformułował nieco inaczej. I dlatego tutaj sformułował pewną zasadę pierwszeństwa wynikającą z tej ustawy. No i dalej to już jest kwestia oceny przez Wojewódzki Sąd Administracyjny i ewentualnie, gdyby były wnoszone skargi kasacyjne, ocena tych przesłanek, ich zaistnienia, tak jak toczy się normalnie postępowanie przed sądem administracyjnym. Tak? Czy w kolejnych trzech przypadkach, przy tych kolejnych trzech wnioskach możemy się identycznej decyzji spodziewać? Jeżeli tak, to każdy kiedy? Każdy skład sądu jest niezawisły. Ja jako rzecznik nie mogę wypowiadać się co do orzeczeń, które jeszcze nie zapadły. Mogę wypowiadać się co do orzeczeń, które zapadły. Ktoś z Państwa jeszcze ma pytanie? Nie ma już pytań, tak? Dziękujemy bardzo w takim razie.